mieszkania jest, można tak powiedzieć, takim bliźniaczym programem do programu Czyste Powietrze. Jest to program skierowany do właścicieli lokali w budynkach wielolokalowych, czyli tak zwanych blokach. Podstawą czy założeniem programu jest wymiana źródła ciepła. I oprócz wymiany źródła ciepła na spełniające określone wymogi, dodatkowo jeszcze można wymienić stolarkę okienną, drzwiową i wymienić instalację centralnego ogrzewania. Chętny może liczyć na uzyskanie dofinansowania. Wysokość dofinansowania zależy od wysokości dochodów i są trzy poziomy dofinansowania. Jest podstawowy poziom dofinansowania, gdzie otrzymuje się 15 tysięcy złotych na lokal i to stanowi maksymalnie 30% wydatków. Wyższy poziom dofinansowania jest to 25 tysięcy i 60% wydatków i najwyższy poziom dofinansowania, który stanowi 90% wydatków, co jest 37,5 tysiąca złotych brutto. Do złożenia wniosku czy do uzyskania dofinansowania musi najpierw udać się do naszego ośrodka pomocy społecznej, żeby uzyskać zaświadczenie o dochodach do programu. Potem przychodzi do nas do urzędu, gdyż całą procedurę czy realizatorem programu Ciepłe Mieszkanie jest Urząd Gminy w Kęsowie. Przychodząc do nas uzyskuje pełne informacje o programie, druki do wypełnienia, w tym wnioski, wniosek o dofinansowanie, wniosek o wypłatę dotacji. Zostaje poinformowany, jak wypełnić wniosek. Wypełnia ten wniosek, składa u nas ten wniosek. Wniosek jest sprawdzany, rozpatrywany w Urzędzie Gminy i tak samo wniosek o wypłatę dotacji też jest sprawdzany i rozpatrywany w Urzędzie Gminy w Kęsowie. Po złożeniu wniosku przez beneficjenta, który zakończył już swoją inwestycję, my składamy następnie wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, aby nam przekazał tą dotację dla beneficjenta. I wtedy Urząd Gminy przekazuje już ją bezpośrednio na konto beneficjentowi.